Trzeba wielka Orkiestra Symfoniczna Pałacu Wilanu w Węgorzewie. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, dostojni goście, sponsorzy. Na 400 lat Węgorzewa, 44 lata temu, wystąpił zespół No to co i Wesoły Autobus. A dzisiaj, jak mówiłem, dla Węgorzewian wielka, wielka Orkiestra Symfoniczna Pałacu Wilanów. Rozpoczęła utworem Witolda Kielara z filmu Pan Tadeusz pięknym polskim polonezem. Dziś święto flagi, święto solidarności z Polonią w całym świecie. Nie byłoby tego koncertu, gdyby nie sponsorzy. Darku, cały twój zespół, serdecznie dziękujemy, że możemy uczcić dzisiaj tak piękne święto. Duże brawa! Wojtku, również mamy przyjaciela z Czech, który również nas wspomagał i dlatego ten koncert też mamy. Również Daniela jeszcze nie mamy. Wszystkim wam serdecznie dziękujemy. Witam serdecznie pana burmistrza, gospodarza naszego miasta, Krzysztofa Bieborczyka, panią starostę Galinę Haj. Witam wszystkich samorządowców. Witam wszystkich naszych dostojnych gości. Księże dziekanie, dostojny księże dziekanie, serdecznie dziękujemy, że udostępnił ksiądz dziekan nam tę świątynię, że możemy mieć taką piękną uczkę duchową. Na pamiątkę naszego pobytu przekazujemy biało-czerwoną wstęgę i medal z datą 2 maja półmaratonu Węgorza w Węgorzewie. Proszę przyjąć. Skarza. W związku z tym, że przyszliśmy na ucztę duchową, na koncert, zapraszam pana dyrektora, założyciela Andrzeja Rosse. Duże brawa, że zechcieli się. Panie Andrzeju, ja już wszystko powiedziałem. Serdecznie dziękuję, przyjemnego i już to jest wszystko tylko pan. Dziękuję bardzo. To była najpiękniejsza zapowiedź moja sobie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Tadeusz powiedział, wielka orkiestra symfoniczna, ona jest wielka w Warszawie, tutaj nie było warunków, proszę mi wierzyć, jesteśmy 3 razy więksi, ale gwarantuję, że tym składem zobaczycie Państwo wszystko to, co zobaczylibyście z udziałem dużej orkiestry symfonicznej. Bardzo dziękuję za zaproszenie Urzędowi Miasta i jego władzom, ale tak jak Pan Tadeusz wspomniał, nic nie odbyłoby się bez sponsorów. Jest taki człowiek i taka firma, która wspiera naszą orkiestrę od początku, kiedy została założona. Uśmiecha się do mnie, jest skromny, nie wiem, czy by chciał, żeby o nim mówił. Jest reprezentantem, współwłaścicielem firmy Biofaktor. Panie Darku, pan Dariusz Grabikowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Jeden z głównych sponsorów wspiera naszą orkiestrę, to jest dla nas bardzo ważne. To będzie inny koncert niż taki koncert, którego byście się Państwo w tym miejscu spodziewali. My się trochę baliśmy, że w kościele zagramy takie troszkę mocniejsze rytmy niż zwykle. Kiedy zapytałem księdza proboszcza, czy nam wypada, to powiedział: panie dyrektorze, muzyka jest dziełem Pana Boga, więc śmiało. Mam nadzieję, że... podoba. Zaprosiliśmy znamienitych wykonawców, naprawdę wybitnych. Jednym z nich jest gość, który przyjechał do nas aż z Las Vegas. O nim powiem troszkę później. Tymczasem zaczniemy czardaszem Vittorio Montiego, a przed Państwem Bogdan Kierejsza. Thank you.
Pana Kieresia. Wreszcie Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Janusza Przybyskiego. Daję słowo Państwu, żeby było jeszcze spokojnie. Naprawdę. Zanim wejdzie nasz kolejny gość, powiem Państwu tylko dwa słowa o nim, bo warto. Już miesiąc temu zadzwoniłem do niego i przez przypadek gdzieś wygadałem mu się, że gramy koncert patriotyczny z okazji stulecia bitwy pod Gorlicami. To jest koło, sama nazwa wskazuje, koło Gornic w okolicach Nowego Sącza. On mi powiedział, słuchaj, ja bym chciał zaśpiewać na koncercie. A ja mówię, przecież tyle, bo po polsku mówisz, a co dopiero mówić, zaśpiewać, tak? Jeszcze polskie pieśni patriotyczne, a którą z nich znasz? On mówi, no ja nie znam żadnej, ale jak mi powiesz, ja się nauczę. Ja mówię, naprawdę się nauczysz? Naprawdę. Dałem mu kilka pieśni, chyba 8, może 9, wybrał sobie 5. Po 2 tygodniach zadzwonił do mnie i powiedział, że umie. Zaryzykowałem, zaprosiłem go do Polski. Proszę sobie wyobrazić, że przyleciał na własny koszt, żeby zaśpiewać. Potem dopiero okazało się, że bardzo mu zależało, ponieważ jego pradziadkowie mieszkali w Galicji, potem dziadkowie w Wilnie. Mama wyszła za, mama Polka wyszła za rosyjskiego oficera. Wyprowadzili się do ówczesnego Leningradu. Po kilku latach mama uciekła z Rosji w latach 70. z dużym pakunkiem jedzenia, z 2 malutkich dzieci do Stanów. Uwolniła się od męża tyrana, można powiedzieć, Nikola się tego nie wstydzi. Tam dostała opiekę, pracowała w konserwatorium muzycznym, uczyła Nikolasa gry na fortepianie i śpiewu. Kiedy zmarła, on miał wtedy chyba 17 lat, Nikolas odciął się od muzyki zupełnie. Postanowił, że już nigdy nie zaśpiewa, już nigdy nie zagra ani jednego dźwięku na żadnym instrumencie. Spotkałem go po kilku latach w Polsce, powiedziałem mu o orkiestrze i on powiedział, że kiedyś śpiewał, kiedyś grał. Ja mówię do niego, to zaśpiewaj z nami kiedyś. On mówi, nie, nie, ja już nie będę śpiewał, ale mogę ci jakieś nagrania przysłać. Kiedy przysłał nagrania, przepraszam za kolokwializm, szczęka mi opadła. Naprawdę piękny, wspaniały głos. Widać było braki, ale wiedzieliśmy, że to jest do wykształcenia. Zaprosiliśmy go do Polski, po 5 lekcjach była, jak to się mówi, niebo a ziemia, tak? Była ogromna różnica. Wrócił do Stanów i od tamtego czasu marzył, że z nami zaśpiewa. Kiedy pojawił się ten koncert patriotyczny, powiedział, zrób wszystko, ale ja muszę zaśpiewać. Naprawdę. I zaśpiewał wczoraj. Dzisiaj jechaliśmy do Państwa całą noc, do godziny 11, po koncercie, który skończyliśmy wczoraj z wielkim sukcesem o godzinie 21 właśnie w górach. Nie spaliśmy, naprawdę. Muzycy są zmęczeni, ale znajdą jeszcze dużo sił, żeby dla Państwa zaśpiewać. Proszę Państwa, Nikolas Nowy zaśpiewa jeden z utworów z musicalu, który się nazywa Dzwonnik z Notre Dame. Zwykle śpiewany przez 3 osoby. Pewnie znacie Państwo z wykonania między innymi Garu. On zaśpiewa to sam, a utwór się nazywa Belle. Zapraszam Nikolas Nowy z Las Vegas. Jak powiedział, najjaśniejsze miasto na Ameryce. Thank you.
odbieraliśmy go z lotniska, powiedziałem mu, słuchaj, zawiozę cię do domu. Nie mogę ci poświęcić tyle czasu, ile byś chciał, ponieważ w ten weekend gramy dwa koncerty. Jeden w górach, drugi na Mazurach. Wtedy zapytał, no ja wiem, gdzie to mniej więcej jest, ale my tam potem lecimy samolotem? Autokar. Wtedy powiedziałem mu, jaki jest program tego koncertu. On powiedział, to ja w tym też mogę zaśpiewać. No i w ten sposób odebraliśmy chleb Bogdanowi Kierejszy, który mógłby to dzisiaj zagrać na skrzypcach, a tak zaśpiewał Nicolas Nock. I tak jest z kilkoma kolejnymi utworami. Ale w tym następnym zagrają razem. Cinema Paradiso to jest piękny temat, piękny motyw miłosny z filmu o tym samym tytule. Pamiętacie Państwo tego chłopca, który to był włoski film, muzyka Ennio Morricone, który przybiegał do takiego starego operatora codziennie w zasadzie, aż do momentu, kiedy spaliło się to kino. Ten motyw dla Państwa właśnie dzisiaj zagramy, a zaśpiewa na dokładkę Nicolas Nock. Thank you.
wieczór. Chciałem powiedzieć, że jest mi niezwykle miło grać tutaj w tym pięknym kościele dla tak wspaniałej publiczności. Chciałem dla Państwa teraz zagrać utwór bardziej rozrywkowy, chociaż tak naprawdę pochodzi z repertuaru operowego, bo jest to Carmen Bizeta. I a propos, chciałem Państwu powiedzieć małą anegdotkę. Otóż polski wybitny aktor, nieżyjący już Jan Zbach, niestety, wiecie, miał tendencję do popijania sobie. O godzinie 7 rano leży przed sklepem spożywczym. Wchodzi jakaś pani i mówi: proszę pana, wstydziłby się pan, pan by się lepiej do jakiejś roboty wziął. Na to chwilę Zbach podniósł głowę i mówi: proszę pani, nie ma dla mnie żadnej roboty w tym kraju. A ona się pyta: tak, a kim pan jest? Toreadorem. Zatem Carmen, George Bizet. Thank you.
Alicja Kamil, prawda? Podobała się? Proszę Państwa. Mieliśmy też ukłon dla Nicolasa. Wierzę, że Państwo lubicie muzykę amerykańską, szczególnie muzykę Louisa Armstronga. W tym kościele nadaje się, prawda? Jasne. Proszę Państwa, What a Wonderful World Louisa Armstronga wykona Nicolas Nomi.
śpiewał czysto. Proszę Państwa, teraz taka mała niespodzianka, ponieważ to jest nasz utwór, a właściwie utwór przygotowany i skomponowany przez naszego pianisty, przez Dariusza Stokowca. Napisał muzykę do jednego z filmów kinowych, który w maju wchodzi na ekran. Nie będę mówił jeszcze o jego tytule, bo pewnie nie można mówić, dopóki nie będzie premiery. W każdym razie Dariusz napisał to na duży skład orkiestrowy. Na potrzeby tego koncertu postanowił to lekko zmodyfikować. Dzisiaj usłyszycie Państwo utwór, piosenkę właściwie, bo śpiewa ją w filmie wokalista. Utwór nazywa się Si Différent, a w tej wersji Si Différent instrumental. Dariusz Stokowiec, Królewska Orkiestra Symfoniczna pod wodzą Janusza Przybylskiego. Profesor Janusza. Zapach kobiety. Al Pacino, tak? Pamiętacie Państwo ten film, kiedy niewidomy mężczyzna
pięknym tańczył tango. Dzisiaj to tango zagra dla Państwa Bogdan Kierejsza, a oryginalna wersja tytułu to Poruna Cavesa. Bogdan Kierejsza. Pierwsza niespodzianka dla Państwa. Zawsze jest tak, kiedy gramy pierwszy, czasami nawet drugi koncert w jakimś mieście, to dajemy szansę wystąpić z nami młodym artystom, ustronionym. W Węgorzewie było nam trudno wybrać tych najlepszych, ponieważ Państwo macie naprawdę wiele uzdolnionych dzieci i młodzieży. Wiem, że klub wojskowy opiekuje się częścią z nich opiekuje się Centrum, czy Dom Kultury, tak to się nazywa, czy Centrum Kultury?
nie wiem dokładnie. W każdym razie dzieci i młodzież jest naprawdę bardzo uzdolniona. Dzisiaj wystąpi z nami kilkoro z nich. Ale chciałbym Państwu powiedzieć, że w składzie orkiestry już wystąpiło kilkoro z nich. Skrzypce drugie, proszę bardzo. Magdalena Wojciółka i Nuta Wojtkowa. Jesteś na artystka Michał Jagielski. Wyjątkowość i zdolność tej młodzieży polega na tym, że zaproponowałem im, żeby chociaż 5 utworów nauczyli się tak na blachę, żeby zagrać z orkiestrą, żebyśmy mogli później pochwalić, że wystąpili z orkiestrą symfoniczną. Przyjechali do nas na próbę do Warszawy. Są po jednej próbie w Warszawie, po drugiej dzisiaj tutaj takiej akustycznej. Ale kiedy zobaczyli nuty i zobaczyli, jakie utwory gramy, to powiedzieli mi: panie Andrzeju, niech nam pan da inne nuty. Dostali komplet nut i wszystko grają dzisiaj. Cały koncert. Proszę Państwa, to naprawdę zdrowe dzieciaki. Może nie wiedzieli, że się nie da. To tak jak z tym trzmielem, tak? Trzmiel waży tyle, że wszelkie prawa fizyki przeczą, żeby w ogóle latał, tak? Z takimi maleńkimi skrzydełkami. Tylko że on tego nie wie. Do tego lata. Tak samo jest z nimi. Oni wiedzieli, że się nie da i się dało. Proszę Państwa, ale wśród nich jest też pierwsza wokalistka, laureatka wielu konkursów, wielu nagród i dzisiaj zaśpiewa zupełnie bombową rzecz, która się nazywa I Will Survive, którą śpiewała kiedyś Gloria Gaynor. To jest naprawdę bardzo mocny utwór. Mam gwarancję księdza, że i ten się nadaje tutaj, a zaśpiewa go z orkiestrą Aleksandra Kalfas. And then I'll spend so many nights.
Zaskoczyło mnie to, że tak dużo Państwa dzisiaj jest, ponieważ rozmawiając kiedyś z jednym z mieszkańców Węgorzewa, usłyszałem coś takiego: po co wy taki koncert w ogóle chcecie grać w Węgorzewie? Przecież na niego nikt nie przyjdzie. Prawda. Ale powiem Państwu też z własnego doświadczenia, że kiedy przy naszych plakatach zatrzymują się niektórzy ludzie, to są tacy, którzy mówią: a to z orkiestrą symfoniczną jakaś lipa będzie, bo nudy. To prawda? Co można zagrać orkiestrą symfoniczną? To jest taki dyrygent. Proszę Państwa, teraz prześliczny duet będzie. Kiedy Nat King Cole zmarł, jego córka Natalie Cole po wielu latach postanowiła zaśpiewać z ojcem duet. Technika jest teraz taka, że wszystko można, tak? I nagrali ten duet wspólny. Można go znaleźć w internecie. Natalie Cole, córka Nat King Cole'a, zaśpiewała z nim przepiękną piosenkę, która się nazywa When I Fall in Love. Zastanawialiśmy się, jaki duet podarować do, czy przekazać do zaśpiewania Nicolasowi i kolejnej wokalistce z Węgorzewa. I ten właśnie duet oni wspólnie wybrali. When I Fall in Love, a z Nicolasem nowi zaśpiewa kolejna Ola, ale tym razem Przesmycka. Gwarantuję, że będzie ładnie.
wystąpił z nami wczoraj w koncercie patriotycznym. Jest taka pieśń patriotyczna, bardzo piękna, której prawie nikt nie zna. Ona się nazywa Bywaj dziewczę zdrowe. Mówi o tęsknocie za ojczyzną, mówi o poświęceniu, mówi o miłości do kobiety i o tym, że żołnierz czy legionista potrafi sobie miłość do kobiety zastąpić miłością do ojczyzny, ma dylemat, co wybrać. I tą pieśń jako jedną z pierwszych wybrał sobie właśnie Nicolas Nowy. To było bardzo ryzykowne, bo to jest bardzo polska, naprawdę bardzo, bardzo typowo polska pieśń patriotyczna. I miałem zaśpiewać facet, który nie wymawia R, tylko R. Zdrowa. Ale kiedy na próbie zaśpiewał po raz pierwszy, wszystkim zmiękły kolana. Naprawdę. Dzisiaj zaśpiewa to dla Państwa trochę inaczej niż całość koncertu, ale pozwólcie Państwu, że tą pieśń Państwu zademonstrujemy, pokażemy w wykonaniu Nicolasa Nowy i orkiestry. Dobrze? Oh.
Galicji, dziadkowie i mama z Wilna. Nikola z Las Vegas przyjeżdża tutaj i śpiewa naszą pieśń patriotyczną sprzed 100 lat, prawda? Wspaniała rzecz. A teraz Bohdan Kierejszak i zupełna, powiedziałbym, mogę? Totalna zmiana tempa. Quando, quando. Dlatego, proszę Państwa, przenosimy się do krainy samby, rumby, bossanowy, ciepłe playe, praże w Rio de Janeiro i tytuł, jak zwykle, o miłości niecierpliwych mężczyznach, którzy ciągle tylko się pytają, no kiedy mnie wreszcie pokochasz, czyli quando, quando, quando. Bardzo mocno naciśniecie na orkiestrę i na dyrygenta, to mimo, że jechali tutaj te kilkanaście godzin, to jeszcze coś z siebie wyduszą. Zielony, drugi czerwony. W końcu postanowili zapytać się bosmana, który obok przechodził, się pytają: bosmanie,
Jakiego koloru jest księżyc? Zielony czy czerwony? A posła tak patrzy, mówi, który? Ten po lewej czy ten po prawej? Proszę Państwa, a teraz kinowy ostatnich czasów z muzyką Państwa Zimmera, Piraci z Karaibów.
solistka Jola Karwas. Serdecznie i mówimy, że będzie to piękna orkiestra. To będzie to jest bardzo wielka. Serdecznie dzięki. Pierwszy medal z pęgą biało-czerwoną, z pamiątkową datą. Nikolas, dla ciebie. Kiedy rozmawiamy w Warszawie, jestem zaskoczony, że nie mówimy po polsku. Dyrektorze, pamiątka, również pamiątka. Pamiątka. Naszego, proszę przyjąć, serdeczne dzięki. Jak znam wielką orkiestrę, nigdy nie poprzestają na przedostatnim. A na pewno nie przyjąć. Serdeczne dzięki. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że te dwie młode panie, które są tutaj, są za wielkim udziałem i ciężką pracą pana Aleksandra Iwaniuka, Mirosława Grudzienia i pani Ani Rybskiej, która przygotowywała dziewczyny do tego koncertu. Bardzo wszystkim dziękujemy. Także bardzo dziękujemy 11 pułkowniku artylerii, który stacjonuje tutaj w Węgorzewie, za udostępnienie miejsca, gdzie te talenty państwa mogą ćwiczyć, ale też szczególne podziękowania dla tych wspaniałych muzyków, dla Magdaleny Niedziółki, Kuby Łychowiaka i Michała Jelińskiego, żeby trzymali cały koncert orkiestry. Brawo. Już nie widzicie, że można być szczęśliwy. Brawo. Naprawdę dziękuję. Proszę państwa, nie będę udawał, że jestem zaskoczony tym, że chcecie bis. To jest genialna orkiestra, ale znam, naprawdę. I zastanawialiśmy się, co państwu zaprezentować w kolejnym utworze. Nie będziemy grali po próżnicy, nie będziemy powtarzać. Poproszę Nikolasa Nowi tutaj. Nikolas. Nikolas wczoraj zaśpiewał piękną piosenkę. Niektórzy nawet mówią pieśń. Śpiewana na całym świecie. Przerobiono ją na potrzeby repertuaru również naszej polskiej wokalistki Sławy Przybylskiej. Mimo, że to był koncert patriotyczny, a ta pieśń powstała już po II wojnie światowej, postanowiliśmy, że ją włączymy do tego koncertu, ponieważ mówiła o chłopcach z tamtych lat, o kwiatach z tamtych lat, o mogiłach. Śpiewana kiedyś przez Marlenę Dietrich, piękna piosenka po angielsku, potem również po niemiecku. Nikolas postanowił, że się jej nauczy. Nie zdążył nauczyć się całej po polsku, ale dzisiaj dla państwa, gdzie są kwiaty z tamtych lat. Long time ago.
bytka. Dyrygent półtorej godziny stoi, ma prawo usiąść. W związku z tym ja znam wiele bardzo dobrych zespołów orkiestrowych, które znakomicie radzą sobie bez dyrygenta. Natomiast nie znam ani jednego dyrygenta, który znakomicie sobie radzi bez orkiestry. Proszę Państwa, utwór przenosił się teraz do Grecji, ja utworu nie będę zapowiadał, tylko chciałem powiedzieć, że tutaj mamy oficjalne pozwolenie od władz Kościoła. Można tańczyć.